dobry, witam serdecznie. Piotr Nisztor, to jest Rozmowa Ściśle Jawna, a dziś moim gościem jest redaktor Adam Godlewski, Sportowy24.pl, Polska Press. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Jakie nastroje po ostatnim takim trójmeczu, a przede wszystkim ostatnim meczu polskiej reprezentacji z Anglią, gdzie udało się w ostatniej praktycznie minucie strzelić bramkę na 1-1 i zremisować z Anglikami na Stadionie Narodowym? Trudno, żeby nastroje były niedobre. Anglia to jest renomowany przeciwnik. Zawsze, kiedy dochodzi do starć biało-czerwonych z Anglikami, to oni są faworytami. I tak po prawdzie to nasz zespół zagrał tak dobrze, jak chyba nikt się nie spodziewał. Pomijam mecz San Marino, bo jakby koncentrujmy się na poważnych przeciwnikach. Więc poprzednie spotkanie z poważnym rywalem, czyli z Albanią, było katastrofalnym w naszym wykonaniu. Wygraliśmy co prawda 4-1, ale ten wynik zupełnie zaciemniał obraz rzeczywistości. Bo to była zupełna katastrofa, gdyby nie Robert Lewandowski, nie byłoby co zbierać. Tak naprawdę Albańczycy przewyższali nas kulturą gry i obawiałem się najgorszego w tym starciu z Anglią. I się, można powiedzieć, miło rozczarowałem. Bo tak grającej reprezentacji Polski to ja jeszcze za kadencji Paulo Sousy nie widziałem. Wszystko grało tak jak należy. Trójka stoperów świetnie współpracowała. Wahadłowi świetnie wypełniali zadania defensywne. Bardzo blisko formacje grały siebie. Anglicy byli zaskoczeni naszą grą do przerwy. Chyba byli w lekkim szoku. Po przerwie wrzucili wyższy bieg. Zdobyli gola. Ale na koniec, na szczęście, Robert Lewandowski zrobił swoje. Nasz zespół pokazał charakter. Nasz zespół pokazał cojones. Tak myślę sobie, że to może być nawet taki kamień węgielny, ten wrześniowy trójmecz. To może być zupełnie nowe otwarcie w reprezentacji Polski. To w takim razie trochę porozmawiajmy o tym, jak teraz będzie to wszystko wyglądać. Czy te mistrzostwa świata w Katarze to jest taka bardzo świetlana przed nami przyszłość? To znaczy, czy nasze szanse w tym momencie na awans bardzo mocno urosły, czy też tak jak wszyscy spekulowali, no to co będzie dla nas sukcesem, to jednak baraże? Znaczy, myślę, że nie ma w ogóle co się silić nawet w marzeniach na awans z pierwszego miejsca. To już jest. Ale teoretycznie jest to możliwe. No teoretycznie to Anglicy nie mają z kim przegrać w tej grupie. My jesteśmy tym najsilniejszym przeciwnikiem. Jak mamy dzień, urwaliśmy im punkta, tak to oni jadą niczym walec po wszystkich innych przeciwnikach w tej grupie naszej, więc ja bym się na to nie nastawiał. Uważam, że teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie pierwsza lokata jest zarezerwowana dla Anglików, bo ani Albańczycy, ani Węgrzy, no to nie jest ten poziom. Co do baraży, no tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że to jest nowe otwarcie reprezentacji Polski, że to miejsce barażowe, o które też trzeba będzie się mocno pościgać, przede wszystkim z Albańczykami, z którymi czeka nas mecz na wyjeździe, jest w zasięgu tej ekipy, to znaczy tak grającej jak w meczu z Anglią. Na pewno to my będziemy faworytem i w starciu z Albańczykami, i z Węgrami. O Andorze i San Marino nie wspominam, tylko że potem te baraże są trudne. Pytanie, jak będzie zachowywał się Paulo Sousa, jak będzie się zachowywał Cezary Kulesza, bo w moim odczuciu, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowę portugalskiego selekcjonera, no, powinien egzekwować nowy szef Polskiego Związku Piłki Nożnej częstą obecność Portugalczyka w Polsce po to, żeby poznał naszą specyfikę, po to, żeby poznał mentalność, żeby wszedł w tę drużynę, żeby ona rzeczywiście, żeby piłkarze rozumieli to, co te założenia, które stawia im przed spotkaniami selekcjoner, żeby te założenia były adekwatne do poziomu piłkarzy i adekwatne do naszego piłkarskiego DNA. No, ale po meczu z Anglią chyba szanse Paulo Sousy na to, aby zostać przyjętym coraz bardziej pozytywnie przez nas, wszystkich polskich kibiców, są coraz większe, bo to jednak te trzy zmiany, które przeprowadziły w końcówce, no de facto doprowadziły do tego, że z Anglią zremisowaliśmy. Czy faktycznie Paulo Sousa zaczyna ten kredyt zaufania spłacać?
Odpowiadając żartobliwie, przypominam maksymę Andrzeja Strejlała, który twierdzi, że w takiej sytuacji zawsze na dwoje babka wróżyła. To znaczy, jeżeli zmiany były rzeczywiście świetne, to może po prostu trener nie trafił z wyjściowym składem. Ale to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Natomiast rzeczywiście to był najlepszy mecz naszej reprezentacji pod kierunkiem Sousy. To był najlepszy mecz Sousy jako zarządzającego naszym zespołem, tylko ja bym jeszcze nie wzbudzał takiego narodowego entuzjazmu i jeszcze poczekałbym na powtarzalność, bo to jest to, czego najbardziej brakowało do tej pory reprezentacji Polski. Sousy było dużo eksperymentów, dużo zmian. To była jedna permanentna tak naprawdę zmiana i permanentne eksperymenty. Teraz to wszystko zaskoczyło. Na tyle mocno, jak się wydaje, i mental został podbudowany naszych piłkarzy i oporność na ten stres meczowy i w ogóle sama gra fajnie się układała, więc mam nadzieję, że to wszystko zaskoczyło i już z pewnego poziomu nie zejdziemy. Natomiast poczekajmy, jak to będzie powtarzane na boisku. No to w takim razie porozmawiamy trochę o nowym prezesie. Cezary Kulesza wygrał wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, no i chyba wymarzony debiut w tej roli. Dwa zwycięstwa, jeden remis, no i de facto bilans bramek, jak dobrze wyliczyłem, 12-3. Na pewno prezes Cezary Kulesza okazał się szczęśliwy dla reprezentacji Polski, bo tak naprawdę te 7 punktów we wrześniowej turze eliminacji to był maks, na jakim mogliśmy oczekiwać jako kibice. Ten maks się wydarzył. To było dobre wejście nowego prezesa. Zresztą także juniorzy już nie przegrywali tak jak na zakończenie kadencji poprzednika 10-1, tylko jakieś 6-0 nawet do przodu się udało trafić, więc jeżeli już szukamy takich optymistycznych przesłanek, no to takie się zdarzyło. Oczywiście to jeszcze nie jest zasługą Cezarego Kuleszy, po prostu fartownie wszedł do związku, ale jak to mawiał nieodżałowany Kazimierz Górski, lepszy jest ten trener, który ma szczęście, więcej wart jest trener, który ma szczęście, niż lepszy trener, który szczęścia nie ma. Więc też to absolutnie żadna ujma, wręcz atut, że ten fart Kulesza przyniósł. Na pewno będzie mu łatwiej wejść w tę związkową robotę i na pewno będzie przyjemniej przyjmowany przez kibiców. No właśnie, ale ta robota wydaje się bardzo trudna, bo zastąpił po 9 latach Zbigniewa Bońka, który, ja to tak nazwę łagodnie, no słynął z tej charyzmatycznej postawy, między innymi na Twitterze, gdzie komentował różne wydarzenia, niekoniecznie piłkarskie. No i generalnie taki styl autorytarny w Polskim Związku Piłki Nożnej przez te 9 lat funkcjonował. Jak to teraz będzie wyglądało pod rządami Cezarego Kuleszy? To znaczy na pewno inaczej, bo Kulesza znakomicie wyczuł to, że środowisko było już zmęczone stylem sprawowania rządów Bońka i myślę, że to w ogóle legło u podstaw jego wyborczego zwycięstwa. Kulesza jest zupełnie innym człowiekiem. Kulesza nie boi się delegować roboty na specjalistów, ma intuicję w dobieraniu ich, dzięki temu święci sukcesy w biznesie. To jest bardzo, bardzo majętny człowiek. I tak naprawdę, jak pytałem go już po wyborach, czy będzie mógł spokojnie przeprowadzić się do Warszawy, żeby zarządzać związkiem ze stolicy, czy go nic nie będzie trzymało w Białymstoku, to stwierdził, że ma tak wszystko poukładane, że tam ludzie, których sobie ceni, którym ufa, wszystko ogarniają. I myślę sobie właśnie, że to będzie taki styl, że Kulesza nie będzie tak często obecny na Twitterze, chociaż konto też sobie założył. Nie będzie tak mocno obecny w mediach, chociaż minione dni, tygodnie, aż byłem zaskoczony, że tak bardzo aktywny medialnie jest nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale spodziewam się, że w PZPN-ie też przede wszystkim będą pracowali specjaliści i to oni się będą
głównie wypowiadali, a Pokuleszy spodziewam się, że to będzie taki prezes w dobrym stylu korporacyjnym, którego będziemy oglądali nie za często, ale za to będziemy często widzieli efekty jego roboty. No właśnie, ta aktywność medialna Cezarego Kuleszy, między innymi wywiad na łamach Gazety Polskiej, i tam sam zapytałem go o kilka trudnych rzeczy, w tym między innymi kwestię związaną z działaniami prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no bo przecież w ostatnim roku dwukrotnie agenci biura wkroczyli do PZPN-u, zabezpieczyli dokumenty związane z umowami sponsorskimi. I pytanie teraz, jak Polski Związek Piłki Nożnej powinien na to wszystko zareagować? No jest nowy prezes, te działania dotyczą okresu wcześniejszego. No i pytanie o ten legendarny audyt, gdy zapytałem się o to prezesa Kuleszy, no to tak dość dyplomatycznie odpowiedział, nie od tych kart nie odsłaniając za mocno. Ja myślę, że audyt jest nieodzowny. Tak naprawdę Kulesza musi zrobić bilans otwarcia. Czy się wypowiada dyplomatycznie? Tak, wypowiada się dyplomatycznie, tak jakby nie chciał zrazić poprzedniego prezesa, jakby nie chciał go urazić czy nastraszyć. Też pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy audyt wykazałby nieprawidłowości, znaczące nieprawidłowości czy złamanie prawa, to wtedy audytor ma obowiązek zgłosić do organów ścigania. Nie wiem, czy to trochę nie powstrzymuje Kuleszy. Pewnie jeszcze jego ludzie sami przeglądają papiery, ale byłbym bardzo zaskoczony, bardzo zdziwiony, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy służby państwowe wchodziły do związku, gdyby renomowany audytor nie wszedł do PZPN-u i nie zrobił bilansu otwarcia dla Kuleszy, bo no, nowa ekipa musi wiedzieć, na czym stoi i musi wiedzieć, gdzie ewentualnie czyhają jakieś zagrożenia, po to, żeby ewentualnie potem jakieś nieprawidłowości nie były przypisywane tej ekipie, jeżeli miały miejsce za poprzednich rządów. No właśnie, ale złośliwcy powiedzą, że Cezary Kulesza był przecież wiceprezesem u Zbigniewa Bońka, więc miał wgląd przynajmniej do części dokumentów. A jak faktycznie to było? To jak ja też się zabawię w złośliwca i powiem, że Kulesza jako wiceprezes miał taki sam wgląd w dokumenty jak ja czy pan redaktor. Tam wgląd w dokumenty to miał Zbigniew Boniek. Zarządy były nieme, nikt nie, Kazimierz Gleń mi opowiada, że na zarządach, jak była głosowana jakaś uchwała, padało pytanie, kto jest za. Prezes Boniek zapominał zadać pytania, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Więc tutaj owszem, Kulesza był wiceprezesem przez ostatnie 5 lat, ale nie sądzę, żeby miał wiedzę w kluczowych kwestiach. Nie sądzę, żeby chciał pytać, bo nikt nie pytał, żeby się nie narażać. Tak jak już wspomnieliśmy, to był bardzo autorytarny, dyktatorski sposób sprawowania rządów i tym bardziej uważam, że Kulesza, żeby wiedzieć, na czym stoi w związku, jak wygląda realizacja wszystkich kontraktów, ma obowiązek zrobić audyt. Nie był pan trochę zaskoczony, że jednak Cezary Kulesza zdecydował się na samym początku pozostawić jeszcze na dosłownie no, 2 tygodnie, tak, Macieja Sawickiego na stanowisku sekretarza generalnego? No, te 2 tygodnie, no, zawsze to 2 tygodnie, a wszyscy myśleli, że jednak będzie czystka, wielka czystka, a tu się okazało, że to było wszystko ewolucyjnie, nie rewolucyjnie. Z jednej strony się zdziwiłem, bo oczywiście też spodziewałem się, że przyjdzie nowa miotła i pozamiata te kluczowe funkcje, ale z drugiej to był bardzo nietypowy termin wyborów w PZPN-ie. Do tych meczów kwalifikacyjnych pozostawało 2 tygodnie dokładnie od momentu wyboru Kuleszy na prezesa, więc tak naprawdę to też jest logiczne, że nie rzucił się z motyką na słońce, że skorzystał z doświadczenia Macieja Sawickiego i innych pracowników związku. Z drugiej strony nie wiemy, czy na przykład Maciej Sawicki nie został po to, żeby postawić mu kilku istotnych pytań, ale to już pewnie pozostanie tajemnicą Cezarego Kuleszy i Macieja Sawickiego. No właśnie, a propos tajemnic, wkrótce ukaże się pana książka
i Kazimierza Grenia, no bo to będzie przecież wywiad, tak? Rozumiem, że z Kazimierzem Greniem, jedną z barwniejszych postaci polskiej piłki, no i tam podobno wiele tajemnic. Kazimierz Grenia ostatnio aktywny medialnie, no i te wypowiedzi, które no budzą wiele emocji, niektórych bardzo mocno denerwują, inni no twierdzą, że pan Kazimierz Greń, no trochę mówiąc kolokwialnie, jedzie po bandzie. No co będzie w tej książce? Przede wszystkim to nie będzie wywiad. To jest opowieść Kazimierza Grenia, ale nie w formie wywiadu rzeki. Co jest? Oczywiście szczegółów nie będę zdradzał. Natomiast generalnie rzecz ujmując, są to kulisy i zarówno wyborów, kampanii wyborczych, jak i funkcjonowania PZPN-u w tych latach, kiedy Kazimierz Greń funkcjonował w Polskim Związku Piłki Nożnej, czyli jak pomagał wygrywać wybory na drugą kadencję Michałowi Liskiewiczowi, jak wygrał wybory Grzegorzowi Lacie, jak pomagał wygrywać wybory Zbigniewowi Bońkowi, o kluczowych decyzjach podejmowanych w tamtych czasach. O biesiadach też, dużo kuluarów, sporo anegdot, no, no i sporo też treści. Cięty język Kazimierza Grenia, można się spodziewać ciekawych rzeczy. Na pewno będziemy o tej książce mówić, na pewno będę chciał z panem redaktorem o niej porozmawiać, oczywiście po przeczytaniu, a teraz to już niestety koniec, musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję, moim gościem był redaktor Adam Godlewski, sportowy24.pl, Polska Press, a ja się kłaniam nisko, życzę dobrego, spokojnego wieczoru, do zobaczenia za tydzień.